Cześć, cześć kochani, Marek Malec z tej strony z bezpał.pl. Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć tak ciutkę, bardzo malutko o Cykasie Revoluta, dlatego że jestem u swoich znajomych, którzy mają Cykasa Revoluta. Jak ten Cykas Revoluta się zachowywał przez zimę i co w ogóle się z nim stało, jak teraz wygląda, bo to jest moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Więc tak, był to piękny cykas, miał pień około 20 cm, tak mniej więcej. Liści miał mnóstwo, nie wiem ile, z 50, naprawdę drobna sztuka. I zimą był wniesiony na ganek, taki, no tam było nieogrzewane, na pewno był mróz. Nie jest mi w stanie kolega powiedzieć, jaki to był mróz, ale na 100% był tam mróz. I to bardzo dziwne, w tym miejscu stały też inne jakieś różne rośliny, ale tego cykasa zaatakowały masakrycznie wełnowce. Tutaj wam wrzucam zdjęcia, jak to wyglądało. Było aż taki na liściach taki czarny nalot, dodatkowo te białe wełnowce takie wszędzie, to wszystko takie lepkie, kleiste, obrzydliwe. Jak ktoś z was się z tym spotkał, to na pewno wie, jak to wygląda, tak? No, nieprzyjemna sprawa. W ogóle wełnowce są straszne. Poleciłem koledze, żeby to obsikał tę całą roślinę. No niestety wełnowce jest ciężko wybić, tak? Wszystkie liście uschły. Wszystkie. Stało tutaj to w takiej hali. Hala też nieogrzewana, więc na pewno było to, bo to było w tej zimie, było zimno. No i teraz na wiosnę, no nie na wiosnę, bo to było z miesiąc temu, no powiedzmy, że w czerwcu, tak? Mówię do tego kolegi, ty słuchaj, no nie może tu stać, weź go wyrzuć na ziemię. Jemu zostały takie, no miał wszystkie liście brązowe i tylko dwa takie, gdzie było troszkę zielonego. Mówię do niego, słuchaj Dawid, weź to wywal na zewnątrz, bo to nie może stać w hali, bo to jest bez sensu. A tak naprawdę daj mu szansę i on jest w stanie, może urosnąć, tak? Wyrzuciliśmy go, bo on taki dosyć ciężki. Wszystkie liście, mówię, natychmiast obciąłem, wziąłem sekator, wszystkie obcięte, został tylko ten jeden taki, te dwa takie, które miały troszkę zielonego, też wam tutaj pokażę zdjęcie. No i mówię, podlewaj go, podlewaj, trzeba do niego czasem coś powiedzieć i zaraz zobaczycie, jak on teraz wygląda. No ten cykas wygląda w tej chwili tak. Najpierw wypuszczał malutkie listki. Nie wiem, czy będę miał zdjęcie, jak tak, to wam tutaj wrzucę. A tutaj patrzę, no pień jest naprawdę duży i ładny. Wypuścił w tej chwili 17 nowiusieńkich, pięknych, świeżych liści. Nie do wiary, nie? Nie dość, że przeszedł kataklizm w postaci wełnowców. Nie dość, że stał w mrozie. Może to była jakaś hibernacja, nie wiem. Zobaczcie, jak wygląda. Mam nadzieję, że jeszcze za miesiąc może, czy coś, bo te liście na razie są młodziutkie. Wiecie, jakie one są fajne w dotyku, młode liście cykasa, bo normalnie są sztywne, kują takie, no można się poharatać nieźle te, a te są takie miziu-miziu. I dlatego, jak mi się uda, jak tu jeszcze będę, to zrobię zdjęcie, jak ten cykas wygląda na przykład za miesiąc, to już będzie początek września, no za miesiąc powiedzmy, tak? Możecie mi się przypomnieć, jak będziecie mieli, jak wam się też przypomni, żeby coś takiego pokazać. Wspaniały, zobaczcie, jak pięknie się odwdzięczył. Tylko go podlewaliśmy i to było wszystko, to znaczy kolega podlewał. Tylko było to zrobione, obcięte liście, i zobaczcie, co z cykasem potrafi się stać. A najciekawsze jest to, że nieraz jak mamy cykasy nie z plantacji, tylko takie zwykłe, nie wiem, z Biedronki, z Leroya czy coś, to one choć, ja mam takiego, to one choćby miały 20 lat, to w ogóle nie chcą rosnąć. Nie wiem, o co tutaj chodzi, ale cykas z plantacji to cykas z plantacji. Także nie kupujcie nigdy w żadnych marketach, chyba że, no nie wiem, trawi wam się za 3-5 zł, no to sobie weźcie, tak? Ale płacić kupę pieniędzy za cykasa z marketu nie polecam, oczywiście każdy może zrobić co uważa, bo to są wasze pieniądze, ale możecie się przekonać. 17 nowych liści. Teraz za tydzień jadę na plantację, na pewno będę cykasy wybierał. Jeżeli ktoś będzie chciał, proszę koniecznie dajcie znać, że chcesz cykasa małego, dużego, wielkiego. Różne będą na pewno do wyboru. Życzę wam wspaniałego dnia i pamiętajcie, że zapalniamy Polskę z bestpan.pl.
Trzymajcie się, cześć!